Witaj Norbert. Słyszałem, że twoja kariera stanęła na włosku. Na włosku. Napięcie. Właśnie. Co się stało? No, wiem, że teraz złapałeś kontuzję nogi, stopy, tak? Co się dzieje? Tak, źle skoczyłem. Właśnie za pół godziny mam badanie USG stopy, także wszystko będzie jasne. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś poważna kontuzja, tylko mocne zbicie. Także no, ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć, co będę robił przez najbliższe dni, bo tak jak powiedziałem, czekam na wynik badania i będzie wszystko jasne. No właśnie, to życzymy dużo zdrowia. Powiedz, jak krystalizują się, abstrahując już od kontuzji, twoje plany na najbliższe miesiące? Plany na najbliższe miesiące. Pojawia się jedna zagraniczna propozycja walki. Czekamy teraz, co dalej będzie z tą ofertą. Także no, póki nie jest nic pewne, nic nie jest przyklepane, to nie ma sensu o tym w ogóle rozmawiać. Ale generalnie pojawiają się oferty, tak? Generalnie się pojawiają oferty. Tutaj właśnie teraz przez kilka dni jestem troszeczkę zastopowany z treningami, ponieważ boli mnie ta stopa, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tej kontuzji. Ale co, jeżeli co by się nie działo, jeżeli nawet to okaże się to, że będę musiał mieć ją unieruchomioną, to dalej będę trenował, będę wzmacniał najwyżej górę, górną część mięśniową, barki, ręce. Jakoś sobie poradzę, tak żeby po prostu nie przeleżeć tego czasu i nie zmarnować okresu, kiedy nie będę mógł normalnie ćwiczyć. No i co, no i czekam na propozycję. No. Co ja mogę? Przemyślałeś sobie ostatnią walkę? Tak, przemyślałem, obejrzałem ją dwa razy, przeanalizowałem. Jakie wnioski? No, jestem troszeczkę zły na siebie, mogłem zupełnie inaczej rozwiązać ten pojedynek, przyjąć inną taktykę. Też czułem... Inna taktyka to? To znaczy, mogłem być bardziej ruchliwy ze szczelną gardą, skracać dystans, przyjmując pierwszy atak mojego przeciwnika na blok, potem oddając ciosy, atakując. Także tu mogłem troszeczkę coś zmienić. No ale też po sobie czując w tej walce też nie czułem się sobą. Odczułem długą przerwę od ostatniego pojedynku, co miało wpływ na wyczucie dystansu. Przed tą walką odbyłem może 3-4 sparingi. Także wszystko tak działo się na szybko, więc to też nie były takie 100% przygotowania. Wiadomo, że trenowałem, czułem się, że jestem w formie, ale jednak ring weryfikuje. No wiem, jak ktoś wie, że coś jest nie na 100%, to później jest irytacja taka, tak? Powiedzmy, że tak. Także co, Jordan, wracając na przykład do mojej walki, Jordan pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. Twardy zawodnik, przyjął walkę, w drugim pojedynku przyjął walkę, ale też nie zapominajmy, że jest to bardzo doświadczony zawodnik, bo miał prawie 200 walk amatorskich, ale już nie abstrahując od tego, no co, mogłem zupełnie inaczej zaboksować, ale co, z każdej walki trzeba wyciągnąć wnioski i po prostu poprawić się i zmazać to na następnej walce. Cenna nauka, to prawda. Powiedz, myślisz o rewanżu? Jest szansa na rewanż? Chcesz rewanżu? Tak, ja się zgodziłem. Ja pierwsze co powiedziałem, że chciałbym rewanż na dystansie 8 rund. Z tego, co tam obiło mi się w uszach, tam team Jordana też się zgodził na rewanż 8-rundowy na jesieni. Także myślę, jest szansa, że dojdzie do tej walki. Bardzo duża szansa, że dojdzie do tej walki. Także co, w międzyczasie do tego pojedynku też nie chciałbym pauzować, tylko chciałbym soczyć jeden, co najmniej dwa pojedynki. Bo jeżeli miałbym po tej walce następną toczyć od razu rewanż z Jordanem, to mija się to troszeczkę z celem. To ciężko jest coś poprawić, czy jakoś się rozwinąć. Także mam nadzieję, że jeszcze stoczy jeden, przynajmniej dwa pojedynki do tej potyczki rewanżowej. To w takim razie tego ci życzę, no i dużo zdrówka. No dziękuję, bo się przyda.